Oj tak, doświadczenie ma wielkie. W podtrzymywaniu komuny na pewno. Jak człowiek ma wykształcenie tak jak ja, to może też kopać doły. No cóż, pan Czarzasty mało istnieje w polityce i chyba w ten sposób postanowił zaistnieć rzeczywiście, że wystąpi z taką inicjatywą. No można się uśmiechnąć. Prezydent Andrzej Duda udzielił wywiadu Bogdanowi Rymanowskiemu w Radiu Z, w którym potwierdził, że z rządu ma najlepsze stosunki z liderem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Stwierdził też, że byłby on zdecydowanie lepszym premierem niż Donald Tusk. Nie wiem, panie redaktorze, ale jeżeli pan mnie pyta, czy byłby lepszym premierem, to moim zdaniem byłby lepszym premierem, ponieważ myślę, że Władysław Kosiniak-Kamysz raczej by był taką postacią łagodzącą te podziały, które są w Polsce, a nie zaogniającą je. Natomiast Donald Tusk, patrząc na jego ponad rok powiedzmy urzędowania jako premier, z całą pewnością jest postacią, która te podziały zaognia. Prowadzący odniósł się też do orędzia prezydenta w Sejmie, które wielu komentatorów określało bardzo negatywnie. Rymanowski przytoczył ich słowa jako wstyd i hańbę. Andrzeja Dudę na moment zatkało, gdy to usłyszał. Później jednak zaatakował rząd za to, co robił. No, ja rozumiem, że usłyszenie prawdy to może było coś, czego się nie spodziewali. Natomiast trudno było odnieść się inaczej do tego roku. Od czasu wyborów parlamentarnych, które mieliśmy jesienią rok temu, w 2023 roku. Donald powiedział jeszcze jedną rzecz, że tak naprawdę pan tym orędziem udowodnił, że jest pan prezydentem jednej partii politycznej. No bardzo widocznie zabolało pana premiera to, że wskazałem spokojnie i konsekwentnie wszystkie te punkty zasadnicze, w których po prostu w normalny sposób dopuszcza się brutalnego naruszenia prawa, zasady praworządności, depcze te zasady, mając, niestety z przykrością to mówię, jak widać przynajmniej milczące poparcie ze strony Brukseli, która wspierała go w tym, żeby wygrał wybory w Polsce. Bogdan Rymanowski po tych ostrych słowach prezydenta zapytał go, czy nie obawia się, że wkrótce poniesie za nie konsekwencje. Przywołał słowa wicemarszałka Sejmu z Lewicy Włodzimierza Czarzastego, który mówił wręcz o Trybunale Stanu dla Andrzeja Dudy. Panie redaktorze, ja się prawem konstytucyjnym zajmowałem przez wiele lat. Proszę mi wierzyć, działam spokojnie, konsekwentnie, realizując swoje prezydenckie zadania. Nie boi się pan Trybunału Stanu? Nie, nie boję się absolutnie żadnej odpowiedzialności, dlatego że realizowałem swoje zadania prezydenckie najlepiej jak umiałem, w sposób bardzo spokojny, konsekwentny i całkowicie zgodnie z polską konstytucją. Razem z większością parlamentarną, która była wybrana w demokratycznych wyborach i miała prawo razem z prezydentem dokonywać zmian w Polsce ustawodawczych i ich dokonywała zgodnie ze wszystkimi konstytucyjnymi regułami. Jednak to kolejny komentarz prowadzącego wyraźnie zdenerwował Andrzeja Dudę. Dotyczył on wypowiedzi profesora Strzembosza o łamaniu konstytucji przez prezydenta. Dudzie aż puściły wtedy nerwy. Profesor Adam Strzembosz, pamiętam, powiedział coś takiego, że on nawet liczył panu, ile razy pan złamał konstytucję. Doliczył do 16 i potem przestał liczyć. Profesor Adam Strzembosz jest jednym z ludzi, którzy są odpowiedzialni za to, że w polskim wymiarze sprawiedliwości pozostali komunistyczni sędziowie splamieni przynależnością do PZPR, a niektórzy splamieni wydawaniem wyroków w stanie wojennym. Więc myślę, że jego wypowiadanie się przez niego w tych sprawach w tej chwili jest naprawdę co najmniej nie na miejscu. Panie prezydencie, ale rozumiem, że już jest starszym panem. To starszy człowiek ma większe doświadczenie, większą wiedzę, to chyba... Oj tak, doświadczenie ma wielkie. W podtrzymywaniu komuny na pewno. Rymanowski odniósł się też do kolejnej wypowiedzi marszałka Czarzastego, który domagał się odebrania orderu Orła Białego Antoniemu Macierewiczowi po tym, jak opublikowano raport na temat jego podkomisji smoleńskiej, po którym złożono na niego aż 24 zawiadomienia do prokuratury. Panie redaktorze, ja powiem tak, Antoni Macierewicz dostał Orła Białego za swoje wielkie zasługi dla naszej wolności, dla odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności.
I to są wielkie zasługi jeszcze z lat 60. XX wieku, kiedy był jednym z współtwórców Komitetu Obrony Robotników. Od tej strony można śmiało powiedzieć, że należy do absolutnych bohaterów walki z komunizmem i ostatecznego zwycięstwa nad tym komunizmem i przede wszystkim za to dostał Order Orła Białego. Ja mówiłem wtedy też, że położył ważne zasługi dla Polski, choćby poprzez udział w likwidacji WSI czy poprzez stworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej jako minister obrony narodowej. Natomiast pan Czarzasty, no cóż, pan Czarzasty mało istnieje w polityce i chyba w ten sposób postanowił zaistnieć rzeczywiście. Że wystąpi z taką inicjatywą, no można się uśmiechnąć. Czyli pan nie zamierza odbierać tego orderu? Nie widzę żadnego powodu do tego. Prezydent dyskredytował też doniesienia z raportu na temat tej podkomisji, który przygotował resort pod kierownictwem Władysława Kosiniaka-Kamysza, którego regularnie chwali. Tym razem jednak chyba nie spodobało mu się, co tam przedstawiono. Pan, w raporcie można napisać sobie wszystko, zwłaszcza w ostatnim czasie, kiedy mamy do czynienia rzeczywiście z kuriozalnymi sytuacjami typu przetrzymywanie pół roku czy więcej księdza w areszcie za jakieś rzekome malwersacje finansowe, podczas gdy no, po prostu realizowano... Czy podważa pan prawdziwość, wiarygodność tego raportu rządowego? Nie, ja nie podważam wartości tego raportu. Ja mówię tylko, że to jest po prostu jakiś raport, którego jeszcze nikt tak naprawdę obiektywizmu nie oceniał. Podobno przyszły do pana meldunki służby kontrwywiadu wojskowego. Mówię w związku z tym bardzo spokojnie. Nie, ja żadnych takich meldunków nie widziałem. Mówię w związku z tym bardzo spokojnie, że to należy oszacować. Proszę pamiętać, że w Polsce Antoni Macierewicz ma wielu wściekłych przeciwników, zwłaszcza, że sprawa w ogóle katastrofy smoleńskiej jest sprawą bardzo politycznie niebezpieczną dla Donalda Tuska, bo przecież trzeba spokojnie na to spojrzeć i przypomnieć sobie, kto odpowiadał za to, że polscy prokuratorzy nie mogli uczestniczyć w czynnościach śledczych w Rosji przy badaniu przyczyn katastrofy smoleńskiej. Kto zrezygnował z korzystania z naszego uprawnienia, jakie wynikało z umowy o katastrofach wojskowych statków powietrznych, która wiązała nas z Rosją, o ile pamiętam, umowa z 1993 roku. Nagle z niezrozumiałych przyczyn Donald Tusk od tej umowy odstąpił i zgodził się na to, by tutaj były realizowane przepisy konwencji chicagowskiej dotyczącej statków cywilnych. Przepraszam bardzo, ale ten samolot rządowy był samolotem wojskowym, z wojskowymi oznaczeniami. Na nim były szachownice polskich sił powietrznych. Był pilotowany przez wojskowych pilotów. To był samolot wojskowy. No ale sprawa dotyczy tu i teraz tego, w jaki sposób była badana ta katastrofa przed podkomisję smoleńską, panie prezydencie. Redaktor Rymanowski przywołał nawet w kontekście wiarygodności Antoniego Macierewicza słowa sprzed lat samego Andrzeja Dudy, który mówił wtedy, że ówczesny minister obrony stosuje ubeckie metody. Pamiętam pana słowa sprzed kilku lat, kiedy pan mówił o Antonim Macierewiczu, że stosuje ubeckie metody. To była konkretna sprawa, o której wtedy rozmawialiśmy, emocjonalna, pomiędzy mną a ministrem. Uważam, że minister wtedy zachował się w sposób taki, w jaki nie powinien był się zachować wobec generała. Uważam, że wtedy nie powinien był się tak zachować. Natomiast proszę tej jednej sprawy nie rozciągać na całe spektrum działalności Antoniego Macierewicza i zwłaszcza mieszać tej sprawy z polityczną rozgrywką, którą dzisiaj prowadzi przeciwko Antoniemu Macierewiczowi obóz rządowy. Bogdan Rymanowski zadawał też prezydentowi pytania od słuchaczy. Jedno z nich było brutalnym podsumowaniem prezydentury Andrzeja Dudy i jego partyjności. Prezydent postanowił jednak bronić się w odpowiedzi. Dlaczego na koniec, to jest cytat, tak kiepskiej prezydentury nie współpracuje pan z rządem dla dobra Polski? Dlaczego nie potrafi pan być bezpartyjny? Panie redaktorze, no ja powiem tak, no punkt widzenia człowieka, który z całą pewnością na mnie nie głosował. To tak mogę powiedzieć. Ja uważam, że realizowałem swoje obowiązki prezydenckie przede wszystkim zgodnie z wolą tych, którzy na mnie głosowali. Realizowałem swój program prezydencki i realizowałem go spokojnie i konsekwentnie, wiele razy mając odmienne zdanie od partii, do której kiedyś należałem i której kandydatem byłem w wyborach, co zresztą wywoływało
w szeregach tej partii i w przywództwie tej partii duże zdenerwowanie, ale po prostu uważałem, że realizuję swoje zadania prezydenckie i realizowałem je, i wiele razy również przedstawiciele ówczesnej opozycji z różnych poziomów, między innymi samorządowego, dziękowali mi też za moje decyzje, więc no, tak jak mówię, no, punkt widzenia zależy od poglądów politycznych. Kolejne pytanie. Rymanowski zapytał też Andrzeja Dudę, czy po latach zaprosi do Pałacu Prezydenckiego Jarosława Kaczyńskiego. Według wszelkich dostępnych informacji i deklaracji panowie nie rozmawiali ze sobą od lat. Zresztą odpowiedź Andrzeja Dudy sugeruje, że chyba za sobą też nie przepadają. Panie redaktorze, jeżeli będzie taka państwowa potrzeba, to oczywiście, że zawsze jestem gotów do rozmowy. Jeżeli pan prezes Kaczyński będzie miał takie zapotrzebowanie, to z całą pewnością myślę, że się skontaktuje i wtedy na pewno taka rozmowa się odbędzie. Czyli to on powinien zadzwonić pierwszy? Jeżeli będzie miał takie zapotrzebowanie, żeby ze mną rozmawiać, to ja takiej rozmowy oczywiście nie odmówię. Andrzej Duda po pytaniu o swoje plany na przyszłość zdradził, co będzie robić na prezydenckiej emeryturze. Jestem dzisiaj prezydentem Rzeczypospolitej, tak jak mówiliśmy przed chwilą, jeszcze cały czas przez 9 miesięcy, w trudnych czasach, bo rozmawiamy cały czas o tym przecież, jak te czasy są w tej chwili trudne, gdzie mamy za naszą granicą toczącą się wojnę, gdzie mamy dzisiaj też zmieniającą się sytuację w polityce międzynarodowej w związku z wyborami w Stanach Zjednoczonych, w związku z różnymi wyborami, które się toczą, tak w Gruzji i tak dalej. Jest więc wiele znaków zapytania i wiele ważnych zadań w polityce. Ja naprawdę mam co robić przez najbliższe 9 miesięcy. Czy nie śni panu się koszmar codziennie w nocy? Boże, co ja będę potem robił? Nie śni mi się koszmar. Ja już w życiu robiłem różne rzeczy i zawsze się śmieję, że jak będzie trzeba, to mogę też fizycznie pracować. Nie ma dla mnie problemu. A co mógłby pan robić z prac fizycznych? Mogę robić wszystko, naprawdę umiem dużo rzeczy. Co, kopać doły? Jak człowiek ma wykształcenie tak jak ja, to może też kopać doły. A jak wy oceniacie wypowiedzi prezydenta? Napiszcie, co myślicie w komentarzach. Zapraszamy też do subskrybowania naszego kanału. Do zobaczenia.